Wszystkim wydaje się, że geologia jest nudna. To nieprawda. A węgiel jest biały. Natura go stworzyła. W żaden sposób człowiek nie uformował tej przepięknej formy, jaką jest nic innego jak grzyb kopalny w pokładzie węgla, dokładnie z tego miejsca z Bogdanki. Nie każdy sobie być może zdaje ze studentów, młodych osób, które przychodzą na studia, kiedy tak naprawdę to wszystko się rozpoczęło, kiedy człowiek sięgnął po ten dar natury, kiedy wyrwał go spod ziemi. Zarówno kopalnia, jak i zakład, wszystko jest pomysłem świeżym, nowatorskim, no bo nie ma wzorców, musieliśmy się uczyć. Parę maszyn żeśmy już sprzedali, które się do niczego nie nadały. Jeszcze tam niektóre stoją, no bo nie wiedzieliśmy. Dopiero jak się materiał na to włoży, dopiero człowiek zobaczy, że to nie jest to. Ale kopalnia powstała w 2020 roku i tą datę wszędzie podaje historycznie, że to była pierwsza w Polsce i w Unii Europejskiej uruchomiona kopalnia legalna bursztynu. Wydobyliśmy tam ponad 33 tony, gdzieś 35 ton bursztynu. To są typowe gęstości bursztynów. Tu proszę zobaczyć, wszystkie żywice syntetyczne są cięższe od 1,10 i one toną, a bursztyn cały wypływa. Jedyną żywicą, która jest, pokrywa się gęstością z bursztynem, jest poliwinyl. To jest to tworzywo, czego się robi korki do szampanów, do octu i takie. Jeszcze Państwu powiem ciekawą rzecz odnośnie kolorów bursztynu. To jest cała masa tych barw bursztynowych. Jedne są mleczne, jedne są koniakowe. Można te barwy tak samo zmieniać przez przyspieszanie utlenienia, przez wygrzewanie bursztynu w wyższych temperaturach, a no nie wyższe jak 180 stopni, bo potem się topi i nadpala. W takim razie witam serdecznie na terenie poleskiego Sioła. Ja nazywam się Anna Mekaraduj. Pracuję w parku już prawie od 20 lat. Mam przyjemność dzisiaj Państwa oprowadzić po tym obiekcie wspólnie z Waldemarem Radujem, leśniczym obwodu ochronnego Bubnów. Torfowisko niskie, najczęściej jest woda przepływowa. Więc teraz tak, skąd się wzięła nazwa Durne Bagno? Więc roślina, która tutaj rośnie, czyli bagno zwyczajne, jak jest temperatura stosowna i świeci słońce, wydziela olejki eteryczne. Natomiast jak ludzie chodzili tutaj na żurawiny, tudzież zbierali sobie borówki bagienne i nawdychali się tych olejków eterycznych, to nie musieli szukać innych radości w życiu, bo już im było się, kołowaciło im się w głowie. Natomiast wychodzili tacy... Skąd się wzięło taka nazwa? Dobrze, zapraszam serdecznie do środka tutaj. Jak wchodzimy, to na prawo zapraszam. Dlaczego akurat tutaj, dlaczego Poleskie Sioło? Poleskie Sioło, bo chcieliśmy upamiętnić właśnie tych mieszkańców, tych Poleszuków. Ten budynek to nie jest stary, przebudowany budynek, tylko wybudowany od podstaw, ale na miejscu dawnej zagrody tutaj mieszkała w zasadzie ostatnia mieszkanka tego przysiłku Łowiszu. Chciałbym otworzyć naszą uroczystą kolację.
To nie jest chińszczyzna. Jest to pojazd jeżdżący, rozkłada się, prawda, można się zabawić. 200 zł po raz pierwszy, proszę Państwa. Jest 200 zł. Czy ktoś da 300 zł? Jest 300, jest 400, pięknie. 500. Świetna sprawa, jeździ dla dziecka, dla dorosłego, na pierwszą randkę. Czy ktoś da jest 1000 zł. Wspaniała sprawa, jest 1000 zł. Świetnie, proszę Państwa. Jest 1200 po raz pierwszy, po raz drugi, 1200 po raz trzeci. Gratulacje. There is something, girl. Are you happy in this modern world? How do you need more? Is there something as you're searching for? I'm falling. In only good times I found myself alone. Jeszcze trochę do północy, drinkiem zagubiony pocisk. Strzeli mocno mi do głowy, coraz trudniej się wysłowić. Pić niezdrowo, więc na zdrowie, bliższy się wydaje człowiek. Serce mi z tęsknoty pęka, ty przyważę taka piękna. Wszystkie wymagania statutowe spełniliśmy. Musimy przegłosować kilka tych uchwał o sprawozdaniach z działalności zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej stowarzyszenia, przegłosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu, przegłosowanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. To jest akurat bardzo ważne, bo to później idzie gdzieś tam do urzędu. No, to tyle bym miał z tego. To właśnie, chciałem was zachęcić, które nad morze przyszedł. Autostop, autostop, siadaj bracie daleko. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł noc dziś ten wóz. Jesteście Państwo w kopalni Kredy, która eksploatuje tę kopalinę dla potrzeb przemysłu cementowego. Jesteście Państwo na Wyżynie Lubelskiej, która ma dużo pagórów. Na jednym z pagórów jesteśmy. To się nazywa Wzgórze Antonińskie. Tam najniższy poziom koparki to jest 169, a eksploatujemy jeszcze niżej 3 metry, czyli tak jak trochę tam w okolicy słupa. Nasza kreda, to jak wiadomo, jest skałą osadową z węglanami od 89 do 94. Reszta to stanowią tlenki krzemionki, krzemionka, magnez, glina i co jeszcze? I tyle, jakieś tam drobiazgi. Ładne, nie? Ten kolega z Bogdanki znalazł jakąś muszlę w tym. Mm-hmm. Ale podobno gdzieś są amonity, ale nie wiem. Tak, amonity są w muzeum. Będzie ci głupio, jak coś znajdę. Bez młota to nie robota. Myśmy znaleźli coś fajnego. Chodźmy poszukać, patrzcie, oni tam coś kopią. Moc spełniania życzeń. Aby złożyć zamówienie, musimy poczekać na moment całkowitych ciemności, na to też gasimy wszystkie światła, dotknąć ściany i pomyśleć, o co chcemy prosić ducha. U katastrofy górnicze zaczęły być już odczuwalne na powierzchni. Władze Helman nakazały po pierwsze zaprzestanie wszelkich prac górniczych, a po drugie zasypywanie istniejących
tuneli. O ile to pierwsze udało się wyegzekwować, hełmianie od XIX wieku, przynajmniej oficjalnie, już nie drążą tuneli pod rynkiem miejskim. O tyle dużo trudniej było wyegzekwować zasypywanie tuneli.